Cześć, dzisiaj na dziewiątej chmurze po długiej przerwie, dla odmiany w plenerze. Będziemy oceniać, dostałam na krótką chwilę Kije Rio. Dzisiaj całkowita odmiana tematyczna, temat motoryzacyjny. Nie jestem żadnym ekspertem w dziedzinie motoryzacji, po prostu potrzebuję zmienić samochód. Przeprowadzka pod Warszawę zaskutkowała dużo większą ilością przejeżdżanych kilometrów. Obecnie jeżdżąc Oplem Astrą, miałam ją w wynajmie długoterminowym z limitem 15 tysięcy kilometrów rocznie, co starczało mi bez problemu. Obecnie szacuję, że 25 tysięcy to będzie mój roczny limit kilometrów, myślę minimalny, więc poszukuję następnego samochodu, który byłby ekonomiczny przede wszystkim, no ale komfort jazdy, żeby nie był też zgorszy. I z tegoż powodu koncept, pomysł na Kije Rio z silnikiem 1.2. Koni to ma bardzo mało, bo 85. Możliwe jest założenie instalacji gazowej, fabrycznie. Po 3 latach użytkowania Opla przyzwyczaiłam się do jego wielkości. Przesiadając się z Hondy Accord wydawał mi się bardzo mały. No i teraz biorąc taki samochód na krótką przejażdżkę, chciałabym ocenić, czy jestem w stanie dojeżdżać nim do Warszawy, do pracy. Zobaczmy ten samochód z zewnątrz. Samochód ma około 4 metry długości. Jest pięciodrzwiowy. Bagażnik. Ile ma pojemności? Nie wiem, ale jest mały. Na zrobienie zakupów i włożenie torby wystarczy. Więcej nie oczekuję. Zaskakująco mamy jakiś wieszaczek chyba na zakupy. Jeden, drugi, trzeci. Udzielenie kanap to mnie jakoś bardzo nie interesuje. Co lubię, to są dwa otwory na zamykanie klapy. W sumie na taki mały samochód dość wysoko ta klapa się otwiera, ale lekko zamyka. Biały, neutralny kolor, ale taki dostałam. Nie ma to znaczenia. Czy się podoba? Wszystko kwestia gustu. Ale na mały samochód chyba całkiem ładny. Z małych samochodów mogę tylko porównywać użytkowany ponad 20 lat temu Fiat Seicento. No to ten jest duży. Zegary czytelne. Kierownica wielofunkcyjna. Wyświetlacz jest mały, to jest bodajże wersja M. Wyposażenia. W wersji L jest 7-calowy wyświetlacz i możliwość połączenia się z CarPlayem. Klimatyzacja manualna. Dźwignia. No, nie, z szału nie ma. Ale jak na mały samochód jest niezwykle przestronny. Zobaczmy go teraz z tyłu. Tylna kanapa. Spróbuję usiąść. No ja mam 1,64 m wzrostu. No i dużo mam. I dużo mam miejsca z tyłu, żeby usiąść. Oczywiście niższe. Niższa, oczywiście wersja wyposażenia posiada
szyby tylko na korbkę. Ten wyświetlacz jedynie ma naprawdę bardzo nieprzyjemny, strasznie rażący czerwony kolor. Ciekawe, czy w ustawieniach można zmniejszyć jego intensywność. No to ruszamy. Jestem bardzo ciekawa wrażeń z jazdy. Pokrótce Wam o nich opowiem. Do zobaczenia za chwilę. Hejka, jestem z powrotem. Dosłownie naprawdę bardzo krótka, półgodzinna przejażdżka w różnym terenie, to znaczy na obwodnicy, w mieście, po nierównościach, trochę polnej drogi. Przyznam szczerze, że jestem bardzo pozytywnie zaskoczona. Jest to mały samochód, naprawdę atrakcyjny cenowo. Silnik te 84 konie, nieuturbiony. No, z wrażeń krótkiej jazdy to ruszanie jest rzeczywiście takie wołowate. Później bez problemu spoko. Naprawdę daje radę. 110 no to bez problemu, 120 robi się już głośno. Przyznam szczerze, że brakuje mi tego szóstego biegu, ale tu chyba nie ma co za dużo wymagać. Bardzo przyjemna, akurat tutaj mam w takiej skórkowa, bardzo przyjemna kierownica. Powiem Wam z tej krótkiej jazdy, z rzeczy, które mi najbardziej przeszkadzały, to jak dla mnie dość głośne kierunkowskazy, ale na pewno to jest kwestia do przyzwyczajenia. W mojej ocenie niewygodna, no też na pewno można przywyknąć, zwłaszcza z uwagi na wydaną początkową cenę tego samochodu, okrągła gałka. Tutaj zmiany biegów. No i słuchajcie, przyznam szczerze, mega niewygodne fotele. Nie mają tutaj regulacji lędźwiowej, no bo oczywiście nie oczekujemy szału w tej cenie i w tym segmencie samochodów. Natomiast rzeczywiście, no, po pół godzinie się robi już trochę niewygodnie. Ale z rzeczy in plus jest kolumna kierownicy, co dla mnie jest zaskakujące w takim małym samochodzie w tej klasie auta. Regulowana, a nie pokażę Wam. Kolumna kierownicy regulowana w dwóch kierunkach. To było dla mnie zaskakujące. Audio słabe. Mam nadzieję, że w wyższej wersji wyposażenia można byłoby się spodziewać czegoś lepszego. Zerknijmy, co tu jeszcze mamy na spokojnie na parkingu. Na okulary, jakieś światełka. Lustereczko. O, lustereczko. Jest pięknie. Światełko osobno. To słabe. Otwierasz i musisz jeszcze raz tu kliknąć. No ale pamiętajmy, jaki to segment. O, i drugie lustereczko. Pięknie. A światełko już jest rzeczą dla kierowcy też zaskakującą. No i kilka schowków w drzwiach na napoje. Tutaj przy kierowcy. Też tu się wiele nie dzieje. Ta tańsza wersja nie ma podłokietnika, chociaż ja wiem, jest to mi rzecz z reguły nieprzydatna. Tutaj bardzo jakiś taki funkcjonalny schoweczek, niezasłonięty. Tu jakieś wejścia. Ta wersja zaskakująca, widzicie? Ma podgrzewane fotele. Nieźle. To tyle na dzisiaj. Jaka będzie moja decyzja? Najpewniej dowiecie się w niedalekiej przyszłości. Naprawdę jestem zaskoczona tym samochodem. Porównując do Seicento 20 lat temu, zdecydowanie w mojej ocenie totalnego laika motoryzacyjnego w samochodach wiele dzieje się na plus. Nawet tak mały samochód
urósł bardzo i w środku jest przestronnym, wygodnym samochodem. No i oczywiście zachęcająca cena, możliwość zainstalowania tutaj instalacji gazowej. To ogromna zachęta. Tutaj po tej krótkiej jeździe jeszcze Wam pokażę. Spalanie 7,1 na 100 km, więc gdyby to przeliczyć na gaz i ile z 8, może 8,5 gazu przy cenach obecnie obowiązujących, bardzo zachęcająca inwestycja. Do zobaczenia, cześć, pozdrawiam, hejka!